Witam towarzysze, jestem na spacerze z synem, a właściwie jest to spacer rodzinny, bo jest także żona i Wojtek, ale żona się troszkę oddaliła i prowadzi Wojtka w wózku. Okazuje się, że Wojtek nie lubi leżeć w wózku, który się nie rusza, więc żeby Wojtek był spokojny, to żona musi z nim powoli spacerować, a ja jednym okiem spoglądam na Mikołaja, który bawi się z kolegami. No jest to także jakiś tam mój wkład rodzicielski, że udało mi się namówić syna do tego, żeby bawił się z rówieśnikami. No, przez kilka miesięcy w czasie tych moich samotnych wyjść z synem, no to właśnie podchodziłem do różnych ojców i różnych dzieciaków i mówiłem, czy chcą się pobawić z moim synem. No i zaskoczyło. No teraz to już właściwie jak wychodzę na spacer, to mogę na przykład na Telegramie albo na YouTubie śledzić informacje dotyczące walki o komunizm. No a dzisiaj postanowiłem rozwinąć tezę, która pojawiła się na tym kanale już wielokrotnie, także we wczorajszym filmie na temat Nord Streamu o tym mówiłem. Mianowicie chodzi tutaj o natowski haracz, o mechanizm finansowy wysysania pieniędzy z krajów, które są członkami NATO. Więc jak pewnie dobrze wiecie, NATO słynie z takiej reguły, no chyba najważniejsza reguła NATO, o której wszyscy mówią, to, że każdy członek NATO musi przeznaczać 2% swojego PKB na kwestie zbrojeniowe. I to by nawet nie była głupia reguła, to znaczy tworzyć sojusz różnych krajów, które ze sobą współpracują, no i żeby jakoś te kraje dbały wspólnie o swoją obronę, no to umawiają się te kraje, że jakąś tam część budżetu państwa będą przeznaczać na obronę i tym samym kraje te będą rozwijać swój przemysł zbrojeniowy. Tak to mniej więcej funkcjonowało w Układzie Warszawskim. W Układzie Warszawskim, a więc w takim sojuszu właśnie Polski Ludowej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Związku Radzieckiego i kilku innych krajów Europy Wschodniej. No i wtedy właśnie ta współpraca wojskowa wyglądała w tym sensie, polegała na tym, że kraj taki jak Polska, no był nie tylko całkowicie samowystarczalny, jeśli chodzi o własną produkcję zbrojeniową. To znaczy ja mówię tutaj o sytuacji takiego PRL-u od czasów Gomułki i później. No bo tutaj jakby tą pierwszą reformę Wojska Polskiego, którą przeprowadził, właściwie stworzył Wojsko Polskie w tej formie, w jakiej ono funkcjonowało przez wiele, wiele lat, to stworzył generał czy marszałek Rokossowski. I marszałek Rokossowski także z tej armii bazującej troszkę na tych partyzantach Armii Ludowej, a więc jakichś takich obdartusach uzbrojonych w jakiś tam niezbyt dobry sprzęt, to Rokossowski właśnie wyposażył Ludowe Wojsko Polskie pod koniec lat 40. w sprzęt poradziecki. No i w tamtym czasie to był naprawdę nowoczesny sprzęt, a więc właśnie to Ludowe Wojsko Polskie powstało na bazie prezentu, takiego wielkiego daru Związku Radzieckiego dla narodu polskiego. Ale później to ta produkcja zbrojeniowa w Polsce rozwijała się samodzielnie. Co prawda pewnie na patentach radzieckich, jakiś tam rozbudowywaniu tych patentów. Ale te różne, nie wiem, czy czołgi, czy armaty, czy te właśnie te haubice, czy samoloty, czy jakieś tam inne rzeczy, na których nie do końca się znam, to wszystko było produkowane w Polsce. I kiedy ja mówię, że było produkowane w Polsce, to Polska była znacznie bardziej niezależna
pod względem wojskowym w czasach PRL-u niż na przykład, nie wiem, Francja dzisiaj, no bo w Polsce można było produkować uzbrojenie, które w całości, a przynajmniej w większości, pochodziło z surowców wydobywanych w Polsce, z fabryk, które przetwarzały te surowce i tworzyły jakieś tam podzespoły, no i w końcu z fabryk zbrojeniowych, które tworzyły produkt gotowy. Niestety to, co obserwujemy w krajach NATO, jest rozwiązaniem, które nie ma nic wspólnego z rozwijaniem obronności. I chciałbym, towarzysze, żebyście zapamiętali te słowa, że NATO, członkostwo NATO sprawia, że członkowie NATO są, im dłużej są w NATO, tym bardziej są bezbronni. Bo NATO jest jak wampir. NATO jest jak wampir, a mianowicie amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy wykorzystuje kraje należące do NATO, żeby właśnie pod pretekstem tych 2% PKB, to tak bardzo wkurwia się Trump, że Trump mówi, kraje, które nie przeznaczają 2% PKB, no to ja będę namawiał Rosję, żeby te kraje były atakowane, czy coś tam, za karę. To jest typowe rozwiązanie właśnie mafijne, że ktoś tam właśnie jest sobie jakiś gangus, który chodzi sobie po jakiejś ulicy i po prostu od restauracji do restauracji mówi, no macie mi płacić haracz za funkcjonowanie. Jeśli wy tego haraczu nie zapłacicie, to ja wam lokal zdemoluję, was pobiję, albo porwę wasze dziecko, albo coś tam. No w każdym razie nie płacisz kasy, no to jesteś ukarany. No w tym wypadku, no to mamy, nie płacisz kasy, no to będziemy podburzać innych, żeby was zaatakowali. To jest jakby w takiej wersji przerysowanej, którą tutaj prezentuje Trump. Ale Trump ma tą zaletę, że on w sposób szczery mówi to, co amerykańska burżuazja myśli i robi. Tylko amerykańska burżuazja jest, no, jest mistrzem takiej hipokryzji właśnie poprzez to całe amerykańskie soft power, czy zachownie soft power, no to stara się tutaj prezentować pewne rzeczy bardzo złe i bardzo takie ohydne w sposób taki, no, żeby to aż tak bardzo nie wzbudzało takiego obrzydzenia. W przypadku krajów NATO, a w każdym razie w przypadku krajów NATO należących do Europy Wschodniej, wszystkich tych krajach poradzieckich, i może je wymieńmy, no, dla porządku, no, na pewno chodzi tutaj o kraje bałtyckie, na pewno chodzi o Polskę, na pewno chodzi o jakieś tam małe państewka typu Czarnogóra czy i tak dalej. W tych wszystkich państwach no to właśnie ten obowiązek przeznaczania 2% PKB na zbrojenia to jest de facto obowiązek przeznaczania 2% PKB na amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, gdyż kraje takie jak Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Estonia czy ten, no nie są w stanie po prostu samodzielnie wyprodukować jakiegoś tam nowoczesnego uzbrojenia. I rozwiązaniem byłoby, jeśli tworzymy taki właśnie sojusz w cudzysłowie obronny, no to zaletą wchodzenia w taki sojusz jest to, że na przykład technologie właśnie tych wszystkich koncernów, że one tutaj są dzielone, że ten amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, że on by się podzielił swoimi technologiami, że on by otworzył fabryki w nowych krajach NATO. No bo jakby, no, nie ma niepodległości politycznej czy niepodległości militarnej bez
niepodległości ekonomicznej, a tym bardziej właśnie widzimy to w tym biznesie zbrojeniowym, który ze względu na swoją wysoki poziom specjalizacji, no to jakieś tam, nie wiem, te amerykańskie odrzutowce, czy jakieś te inne, te nie wiem, te Patrioty, Heimarsy i tak dalej. Wystarczy, że nie ma jednego komponentu, nie ma jakiegoś tam jednej części i one są niesprawne, no. To każdy użytkownik samochodu, no to zetknął się z takim problemem, że może mieć drogi samochód, ale pierdolnęła jakaś tam uszczelka i ta uszczelka, jakiś tam kawałek gumy czy plastiku, specjalnie przeznaczony dla tego konkretnego samochodu, no to trzeba sprowadzać właśnie przez internet z jakichś tam specjalistycznych sklepów i oni za mały kawałek plastiku, który powinien, nie wiem, kosztować 0,5 euro, to sobie potrafią zażądać 20 euro. No więc jest taka przebitka na częściach, a w sprawach zbrojeniowych to jest jeszcze tutaj większa przebitka, no. Tym bardziej, że w tych wszystkich kontraktach, które Amerykanie podpisują ze swoimi koloniami, no bo tutaj należy sprawę mówić jasno, no może nie następuje kolonizacja, że tutaj Amerykanie przyjeżdżają do Polski i kupują ziemię, no ale jeśli chodzi o elity polityczne Polski, o kwestie rynku medialnego i wielu innych spraw, no to wszystko jest podporządkowane przez Amerykanom. Wręcz jest to jakaś tam kopiuj wklej tego, co robią Amerykanie. No i oni oczywiście promują pewien model biznesowy, model obronności, który jest bardzo korzystny dla Stanów Zjednoczonych, ale w ogóle nie jest korzystny dla krajów takich jak Polska. I to jest jakby kropka. Kropka, pierwszy temat, który należy zapamiętać, to, że rozszerzenie NATO i funkcjonowanie NATO to jest przede wszystkim wielki biznes dla amerykańskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, który po prostu regularnie wysysa kasę, wysysa te 2% PKB, czy tak jak w przypadku Polski 4% PKB z budżetu tych państw właśnie. No i to jest śmieszne o tyle, że w Polsce to się prezentuje, że wszystko to, co państwowe, to jest chujowe, no. Że najważniejszy jest kapitalizm, najważniejsza jest prywatna inicjatywa, to co państwowe jest chujowe, a to co prywatne jest dobre. Tylko że w tym przypadku to mamy sytuację taką, no, że my wspieramy państwowe firmy należące do, które są tam jakoś powiązane z rządem amerykańskim. To w żaden sposób to jest apel do wszystkich wolnorynkokretynów, że jeśli wam się nie podoba model wspierania tego, że wszystko to, co robi rząd, jest chujowe, że wszystko to, co państwowe, jest kiepskie, no to zrezygnujmy z zakupów amerykańskich sprzętu zbrojeniowego. Dobra, no ale teraz pojawi się kwestia, my jesteśmy słabym krajem, tutaj Putin chce nas podbić i tak dalej. Musimy. No i tutaj dochodzimy do drugiej kwestii, to znaczy stawiając tezę, że NATO jest instytucją biznesową, której celem jest promowanie, szukanie frajerów, na których może zarabiać amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy, no to tym samym cały czas trzeba sztucznie generować zagrożenie, żeby też cały czas te kraje czuły potrzebę tych zakupów, że to nie wystarczy raz kupić i koniec. Więc no, w przypadku Polski to sprawę rozwiązano w ten sposób, że po prostu przez ileś tam lat obecności w NATO kazano w Polsce kupować amerykański sprzęt, a kiedy już w końcu tego sprzętu było wystarczająco dużo, no to kazali Polsce, no dobra, to dajcie ten sprzęt Ukrainie i znowu kupujcie, sprzęt. Więc widzicie, że to jest jakaś taka sprawa, która się nigdy nie kończy, bo zawsze mogą wymyślić kolejne zagrożenie jakimś problemem.
z dnia na dzień właściwie możecie się dowiedzieć, że ktoś tam chce Polskę zaatakować, że jakiś dyktator to tam to sram. To oczywiście znajdą się frajerzy, którzy od razu będą gotowi za to płacić. Zwłaszcza, że to jest o tyle cyniczne, że te pieniądze w dużej mierze będą płacić właśnie, to są tylko przecież zakupy na kredyt, które będą spłacać dzieci, znaczy dzieci, no wy nie macie dzieci, bo większość Polaków przecież nie robi dzieci, no ale ci nieliczni, którzy robią dzieci, czyli na przykład ja, no to za wasze głupie decyzje kupowania amerykańskiego złomu na kredyt, no to będzie musiał płacić Wojtek i Mikołaj na przykład. Jeśli będą żyć w Polsce. Więc możecie być pewni, że dopóki istnieje NATO, dopóty ciągle będzie gadanie o tym, że jest jakieś zagrożenie wojną. Bo to jest po prostu biznes, no. Nie może być, jeśli byłby pokój, to nie trzeba byłoby się zbroić, a gdyby się nie trzeba było zbroić, to amerykański kompleks wojskowo-przemysłowy nie byłby zadowolony. No i dobra, no i teraz czasami pewne rzeczy łatwiej zrozumieć poprzez analogię, więc ludzie niespecjalnie mają ochotę rozmawiać o NATO, niespecjalnie mają ochotę rozmawiać o faktach, to ja chciałbym ogólnie zadać takie pytanie w kontekście jakiejś debaty, jakby ktoś chciał podjąć jakąś ze mną debatę. Czy waszym zdaniem istniały w przeszłości jakieś formy sojuszu, które były korzystne dla tych, którzy ten sojusz organizowali i niekorzystne dla tych, którzy do tego sojuszu byli wciągnięci? Weźmy sobie, nie wiem, II wojnę światową. No w czasie II wojny światowej mieliśmy III Rzeszę, ale III Rzesza formalnie była tutaj powiązana z sojuszem, nie wiem, z Węgrami, z Rumunią, z Włochami, z różnymi tam ochotnikami faszystowskimi z całej Europy. No i kiedy był ten plan Barbarossa i atak na atak na Związek Radziecki, no to przecież na tym froncie wschodnim to na przykład w bitwie stalingradzkiej, to tam Niemców to tam była chyba z połowa, no. Druga połowa to byli właśnie frajerzy z Rumunii, z Węgier, z Włoch, no. Więc widzicie, no, że o ile jeszcze można udowodnić tezę, że dla Niemców to Drang nach Osten jakoś tam jest korzystne, no bo to w końcu, no, od czasów tych zakonu krzyżackiego i tego zakonu kawalerów mieczowych, no to tam Niemcy byli dość mocno tutaj na wschodzie, tam kontrolowali Bałtyk, mieli Hanzę i tak dalej, i tak dalej. Więc o ile tutaj można by udowodnić tezę, że w Europie Wschodniej od ponad 1000 lat istnieje konflikt pomiędzy Niemcami i Rosją, i II wojna światowa to jest po prostu jakimś tam kolejnym etapem tego konfliktu, no to z jakiej racji tam się znaleźli Włosi? Co Włochów to interesuje wojna? Owszem, no może politycznie, no są przeciwnikami Związku Radzieckiego, no ale pewnie ktoś tam mógłby powiedzieć, no ale dobra, no to my mamy komunistów bliżej, no my mamy komunistów z Jugosławii, to tam skupmy się na walce z partyzantką Tity, a nie gdzieś tam pod Stalingradem wysyłać nasze najlepsze oddziały. No. Więc widać na tym przykładzie właśnie II wojny światowej, jak tutaj pewne sojusze były korzystne dla Hitlera i III Rzeszy i niekorzystne dla klientów, dla wasali, dla takich podnóżków Hitlera, jak Włochy, Węgry, Rumunia i tam kilka innych, no, które po prostu no były pionkiem, które nie miały nic do powiedzenia, dokładnie tak jak Polska, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Estonia i wiele innych krajów nie ma nic, absolutnie nic do powiedzenia
do powiedzenia w NATO. No innym takim przykładem jakiegoś takiego sojuszu, który dla jednej strony jest korzystny, dla drugiej nie do końca, no to jest kwestia Unii Polsko-Litewskiej. No i znowu, no, w wyniku Unii Polsko-Litewskiej Polacy zaczęli polonizować terytoria Litwy, więc dla Polski to jest korzystne, ale dla Litwy to nie jest korzystne. No. Więc widzicie, no, że są różne takie formy sojuszów, które dla jednych są korzystne, dla których nie są korzystne. I mogę wam zapewnić, towarzysze, dla Ameryki NATO jest korzystne. Dla krajów takich jak Polska, których rola będzie, dopóki istnieje NATO, dopóki Polska nie stworzy własnego przemysłu zbrojeniowego, bo cały czas pieniądze będziemy wydawać na amerykański sprzęt i to wydawać te pieniądze, no niekoniecznie, bo gdyby to jeszcze było tak, że te zakupy, no to one tam, to jest jakoś logiczne, że my, myśląc o armii, myślimy o jakiejś takiej zamkniętej całości i że przynajmniej no, to, co byśmy wyprodukowali, no to zakupimy. No to wystarczy posłuchać tych różnych skurwysynów, którzy się znają na polskiej armii, jak ten Wolski. To on mówi, że te zakupy robione przez polskich polityków od 20 lat, że to wszystko jest bez sensu. Że oni kupują jedną rzecz, a pomijają 10 innych. No więc ta armia w żaden sposób, ona nie jest niefunkcjonalna. No nie jest w stanie stanąć do jakiejkolwiek bitwy czy wojny, no bo ta armia nie jest systemem. No. Że może mieć, nie wiem, dużo jednej rzeczy, a w ogóle nie mieć innej. No, w przypadku Polski w ogóle nie ma na przykład obrony przeciwlotniczej. No. Więc mówią tu, kupujmy czołgi. No a w sytuacji takiej, kiedy wiadomo, no, że potencjalny przeciwnik Polski, czyli Rosja, posiada, nie wiem, silną broń rakietową i lotnictwo i tak dalej. I że najprawdopodobniej ten pierwszy kontakt to byłyby właśnie drony i rakiety. I Polska jest na to bezbronna, bo Polska w ogóle nie ma obrony przeciwlotniczej. No. Więc to takie. Ale mamy czołgi. No. Rakiety spadną i rozpierdolą Warszawę, ale za to mamy czołgi. Czołgi, które można oddać Ukrainie. No. Dobra, towarzysze, tyle. Więc ja zachęcam do debaty. Debaty, jak NATO niszczy polski przemysł zbrojeniowy.